może między sobą mówili, no chłopaki, daliśmy ciało, zdradziliśmy Mesjasza. My, którzy mówiliśmy, że pójdziemy dokądkolwiek się uda, że zawsze będziemy przy nich, a opuściliśmy go w momencie, który najbardziej nas potrzebował. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, w pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was. Gdy byłem jeszcze z wami, muszę się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w tej Ewangelii Pan Jezus po raz pierwszy po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się wszystkim uczniom naraz, kiedy byli zgromadzeni. Z kolei Ewangelia według świętego Jana podaje, że oni byli zamknięci z obawy przed Żydami. Drzwi były zamknięte. I w tej sytuacji, w której się znaleźli, pewnie z obawy, może między sobą mówili: no chłopaki, daliśmy ciało, zdradziliśmy Mesjasza. My, którzy mówiliśmy, że pójdziemy dokądkolwiek się uda, że zawsze będziemy przy nich, a opuściliśmy go w momencie, który najbardziej nas potrzebował. Może byli zamknięci, bo byli zgorszeni ze sobą. Może byli skupieni na sobie. Bali się spotkania z Chrystusem, że może kiedy On przyjdzie do nich, będzie ich upominał, będzie krzyczał na nich za ich brak wiary. A rzecz potoczy się zupełnie inaczej. Pojawia się Jezus w tym miejscu, gdzie oni tam byli razem jako wspólnotę. To jest piękny obraz też Kościoła, że w tych momentach, kiedy jest najtrudniej, kiedy jest lęk, strach, trzeba być razem, trzymać się razem.
I tam przychodzi Chrystus do nich. I pierwsze słowa, jakie mówię, pokój wam. Piękne słowa. Słowa pocieszenia. Słowa, które w sobie mają ogromną treść. Nie wyobrażam sobie radość, albo jak spadł z serca kamień tych uczniów Pana Jezusa. Jak te słowa dla nich były ważne. Może tylko na to czekali. Oni już wiedzieli, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale mimo tego byli zamknięci. Może dzisiaj i ty jesteś zamknięty. Może i ty, mimo tego, że to już jest czwarty dzień po zmartwychwstaniu, może i ty dzisiaj nie masz radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Może jest tak, że jesteś zamknięty, że boisz się tej sytuacji, która nadal trwa. Może boisz się tej sytuacji w twojej rodzinie, tego, że straciłeś pracę w tych dniach, że kończą się właśnie pieniądze, które miałeś na koncie, na utrzymanie swojej rodziny i nie wiesz, co będzie jutro. Mimo tego, że Jezus zmartwychwstał, nie ma z tej radości, jest lęk. Może jest tak, że jesteś zgorszony sobą, że nie masz, masz poczucie tego, że zdradziłeś Mesjasza, zdradziłeś Pana, że wchodziłeś w grzech w tym czasie akurat radości Wielkiej Nocy. Może tak być, że dzisiaj jesteś zgorszony swoją postawą wobec swojej rodziny, że nie masz miłości do nich, że ich już nie wytrzymasz kolejny dzień z nimi, albo zgorszony tym, jak zachowałeś wobec nich w tych dniach. Jesteś smutny i boisz się. Ale zobacz, jak pięknie. Dzisiaj do ciebie, do twojego domu, tam, gdzie jesteś, przychodzi Chrystus. Mimo tego, że może boisz tego spotkania, jak uczniowie Pana Jezusa. I co robi Chrystus względem ciebie? Co mówi do ciebie dzisiaj? Pokój z tobą. Przyszedłem nie po to, żeby krzyczeć. Przyszedłem nie po to, żeby ciebie potępiać, żeby karcić. Przyszedłem po to, żebyś ty miał mnie. Powiedział Pan Jezus do uczniów, to samo mówi do ciebie. Popatrz na moje ręce, na moje nogi. To ja jestem, ten, który ciebie kocha, który przyszedł ciebie zbawić. Nie jesteś sam. Ja jestem z tobą. Pokój z tobą. Niech te słowa, które dzisiaj przyniesie nam Kościół, niech te słowa Jezusa dają nam pokój w sercu, że On zmartwychwstały jest z nami. Zaprasza nas do tego, żebyśmy się nie patrzyli na siebie w tym czasie, ale przychodzi i pokazuje siebie po to, żebyśmy się patrzyli na Niego, który jest miłością. Amen.